Tak, widać. No więc, drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym zaproponować temat, który ma kilka różnych źródeł, ale najważniejsze z nich to jest podobny wykład, który wysłuchałem po angielsku na stronie badaczy Biblii z Orlando w Stanach Zjednoczonych. Z tego wykładu pochodzi pomysł i sporo treści, więc chcę to tak szczerze przyznać w tym momencie. Jednak w trakcie pracy nad tym wykładem po polsku znalazłem dosyć sporo ciekawych informacji w Biblii, w literaturze biblijnej, szczególnie w sztandarze biblijnym. I tytuł brzmi Plamka ślepa albo martwy punkt. I może na razie nie brzmi to jak temat biblijny, ale myślę, że niedługo taki się okaże, a więc zapraszam do wspólnych rozważań. Pewnie termin martwy punkt jest częściej słyszany, zwłaszcza wśród kierowców. Tak zwany martwy punkt to jest przestrzeń z tyłu i z boku naszego pojazdu, której nie widać w żadnym lusterku. Więc martwy punkt powoduje, że podczas zmiany pasa na przykład możemy nie zobaczyć, że na sąsiednim pasie porusza się inne auto, albo zauważymy je dosłownie w ostatniej chwili. Także w takiej sytuacji bardzo łatwo jest o stłuczkę. Niektórzy producenci samochodów rozwijają systemy do alarmowania o występowaniu innych pojazdów w takim martwym punkcie, ale w każdym razie jest to dosyć poważny problem. Ciekawostka jest taka bardziej językowa, że w języku angielskim jest jedno określenie dla tego zjawiska na drodze, dla tego martwego punktu, angielskie blind spot, jak i dla plamki ślepej, czyli części naszego oka. Plamka ślepa to jest taki obszar na siatkówce oka, gdzie nie ma receptorów odbierających bodźce świetlne. Czyli takie miejsce, które nie rejestruje bodźców wzrokowych. Po prostu nie widzi to miejsce. Jest dlatego nazwane plamką ślepą. W miejscu tej plamki ślepej nerw wzrokowy opuszcza oko, żeby się połączyć z obszarem wzrokowym w mózgu. Dzięki temu też widzimy. I istnieją testy, które pozwalają udowodnić istnienie plamki ślepej. Jeden taki test przygotowałem. Prosiłem brata Dawida, żeby przygotował takie kserówki. Myślę, że macie je przed sobą. Ci, którzy łączą się przez internet, też powinni widzieć ten test. Więc na czym on polega? Po pierwsze zasłaniamy sobie lewe oko i patrzymy na krzyżyk. Możecie to robić na swoich kartkach, więc kiedy tak robimy, powoli przysuwamy twarz do kartki lub do ekranu i w pewnym momencie, w pewnej odległości, może 15 cm, zniknie nam to kółko po prawej stronie. Nie będziemy go widzieć. I to samo można by też zrobić na odwrót. Można by popatrzeć na kółko, zakryć prawe oko i kiedy będziemy przesuwać twarz do kartki, w pewnym momencie zniknie nam ten krzyżyk. Nie wiem, jak to będzie działało na tych różnych ekranach, więc po zebraniu chętni mogą sobie w internecie wpisać takie hasło. Testy na istnienie plamki ślepej. Niektóre te testy są bardzo ciekawe, bo oko ma cudowne właściwości, no wspaniale sobie radzi nawet z takim właśnie brakiem tego widzenia, jest w stanie wytworzyć nawet pewien obraz w to miejsce. Ale oczywiście naszym tematem nie będzie dzisiaj okulistyka, nie będzie też, nie będą te lusterka samochodowe, no pomówimy o nas. O tym, za kogo się uważamy, za kogo nas uważają inni, i o tym, czy w duchowym życiu istnieje plamka ślepa i martwy punkt. Jak sprawdzić, czy takie rzeczy istnieją i czy jest jakiś system może do alarmowania w takich sytuacjach. No, przykład tego, że Biblia mówi o czymś takim, znajdziemy w Księdze Objawienia, rozdział 3, werset 17. Jest to przesłanie do kościoła w Laodycei, Objawienie 3, 17.
Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. I odpowiedź Jezusa, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. A więc ten werset opisuje, że są tacy, którym się wydaje, że radzą sobie całkiem dobrze, że są bogaci, że niczego im nie potrzeba, ale w rzeczywistości są niewidomi. Są ślepi na prawdę i na swój własny stan. Można zapytać, dlaczego Laodycea tego nie widziała? Czy byli ślepi na swoje własne potknięcia, na własne braki? No, dokładnie tacy byli, ale w jaki sposób taka sytuacja jest możliwa? Ten obrazek pomoże nam to zrozumieć. Mamy cztery okna, które przedstawiają różne informacje na nasz temat. Na białym oknie mamy to, co każdy z nas wie o sobie i co inni wiedzą o nas. Nazwijmy to ja na zewnątrz, albo takie określenie z Facebooka, profil publiczny. Tutaj są wszystkie takie rzeczy, które i ty wiesz o sobie, i inni ludzie o tobie wiedzą. To jest taki zakres rzeczy, które chcemy, żeby inni ludzie o nas wiedzieli. Jeśli ktoś powie, gdzie pracuje, no to wiemy to. Wiemy, czy jesteś żonaty, czy jesteś zamężna. Wiemy, czy prowadzisz samochód. Nawet możemy trochę ocenić, jak to robisz. Wiemy, że wiele osób publicznych stara się o utajnienie pewnych informacji na swój temat. Starają się z tych rzeczy zrobić tajemnicę, ale żyjemy w czasach, gdy to jest bardzo trudne. Jest to czas epifanii, czyli jasnego świecenia, objawiania wielu takich ukrytych spraw. Jest jednak drugie pole, to jest pole czerwone, które zawiera wszystkie rzeczy, które ty sam wiesz o sobie, ale nie wie nikt inny, albo prawie nikt. Możemy to nazwać ja w domu, prywatny ja, można to nazwać profil utajniony, tylko dla najbliższych znajomych. To są takie nasze tajemnice. Możemy na przykład wiedzieć, kto gdzie pracuje, ale nie wiemy dokładnie, co kto tam robi. Zwykle nie wiemy, co kto robi z pieniędzmi, jeśli się tym nie chwali przesadnie. Wiemy, jakie nie wiemy, jakie doświadczenia ktoś przechodzi, z czym się zmaga, jeśli o tym nie chce porozmawiać, jeśli nie chce się tym podzielić. To jest prywatne, też w życiu duchowym. Są takie rzeczy między nami a Panem. I nikt tego nie wie, to jest ukryte, prywatne ja. Kolejne pole, takie szare, to są sprawy, których ani my nie wiemy, ani nikt inny o nas nie wie. Sprawy tajne, nieznane dla nikogo poza Bogiem, no bo Bóg widzi wszystko. Nic za bardzo z tym nie można zrobić, bo gdzieś w naszym ciele może jest rozwijający się nowotwór. Może tak być, może dopiero zacznie się rozwijać. Nie daje żadnych symptomów. Inni ludzie o tym nie wiedzą, my o tym nie wiemy. Nie wiemy, że to tam jest, no i nic nie można z tym zrobić. Też możemy mieć w drugą stronę, tak pozytywnie spójrzmy, jakiś ukryty talent. Może kiedyś przez kogoś będzie odkryty, może przez nas samych, ale na razie nic o tym nie wiemy. Nasi bliscy też o tym nic nie wiedzą. Więc nieznane. Ale jest jeszcze jedno pole i o tym właśnie polu spraw będziemy rozmawiać dzisiaj. To są sprawy, o których wiedzą inni, ale my nie wiemy. I okazuje się, że wszyscy mamy takie sprawy. Niektórzy ten martwy punkt mają znacznie większy niż inni. Dobry przykład. To są różni władcy i dyktatorzy polityczni. Dyktatorzy widzą powstania, rewolucje w swoich krajach, ale są przekonani, że to jest tylko taka mała mniejszość, oni są inspirowani przez wrogów spoza kraju. Tak ogólnie ci dyktatorzy wierzą, że są kochani przez swój lud, że nigdy nie zostaną obaleni. I czasem wierzą w to aż do dnia, kiedy już nie mają żadnej władzy i kiedy tak naprawdę kończy się ich życie. Są przekonani, że oni nadal rządzą, nadal są miłowani przez swój lud.
Oczywiście nie będziemy mówić głównie o dyktatorach, tylko raczej o nas samych. Co inni o nas wiedzą, ale takie rzeczy, których my sami o sobie nie wiemy. Jest piękna przypowieść opisana w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18. Nie będziemy jej odczytywać, bo dobrze ją znamy, ale streścimy trochę tę historię. Czyli mamy sytuację, w której król rozliczał się ze swoimi sługami. Jeden z nich miał u niego wielki dług w przełożeniu, tak na nasze, może kilka milionów. Nie chodzi teraz o dokładną kwotę, ale król odpuścił ten dług, bo wiedział, że ten sługa nie będzie mógł go spłacić. Nie wrzucił też go do więzienia, wypuścił go, aby mógł pracować, aby mógł stopniowo rozwijać się dalej. Po wyjściu od króla ten człowiek spotkał kogoś, kto był mu winny kilka złotych. Tak powiedzmy, kilka złotych. Ponieważ ten ktoś nie mógł mu zapłacić, ten człowiek wrzucił go do więzienia. No i inni ludzie to widzieli. Widzieli, co się stało i byli bardzo zmartwieni. Tak zmartwieni, że donieśli królowi o tym. Wtedy król się rozgniewał, aresztował tego człowieka, przywrócił jego dług i wrzucił go do więzienia. Jest dziwna sytuacja, w której wszyscy wokół wiedzieli, że ten człowiek robi źle, ale ten człowiek tego nie widział. Ten człowiek, można powiedzieć, miał bardzo duży, martwy punkt w swoich lusterkach. Najlepszy fragment, który wyjaśnia taki stan, zapisany jest u Łukasza, u Ewangelia według Łukasza, rozdział 6, werset 41. A dlaczego widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata twego. No, jeśli taka jest prawda, to należałoby zapytać, jaka belka jest w moim oku, co jest w moim martwym punkcie. Tylko problem jest taki, że tego nie widzę, dlatego to się nazywa plamka ślepa, dlatego to się nazywa martwy punkt. Jeśli na chwilę przeniesiemy się do Izraela w czasy, kiedy królem był Dawid, to znamy historię, że pewnego dnia król wyszedł na dach i widział kąpiel Betrzeby, kobiety, która bardzo mu się spodobała. Posłał więc po nią, żeby ją sprowadzono do pałacu. Posłaniec, który był wysłany, powiedział, czy to nie jest Betrzeba, żona Uriasza? Ale Dawid nie interesował się tym. Chciał, żeby ją sprowadzono, bez względu na wszystko. Betrzeba zaszła w ciążę z Dawidem. Jej mąż, który służył w armii na froncie z innymi żołnierzami, zatrzymał się blisko domu. No i Dawid zachęcał go, żeby spędził noc z żoną, ale ten odmówił. Powiedział, jak inni żołnierze śpią w otwartym polu, trwa wojna, on nie mógłby jeść, pić, spać ze swoją żoną i będzie spał u bramy pałacu razem z innymi. Nieważne, co Dawid mówił, Uriasz odmawiał i wrócił walczyć w armii. No i teraz wszystko poszło w jeszcze gorszą stronę, bo Dawid zaplanował, że Uriasz zginie w czasie walki. Tak też się stało, a Dawid ożenił się z jego żoną Betrzebą. Pytanie, czy widzimy coś nie tak w tej historii? Inaczej mówiąc, czy myślimy, że dla pałacu to była tajemnica, że ci wokół nie wiedzieli, co się dzieje? Oczywiście, że wiedzieli, ponieważ to był właśnie pałac. Ale można zapytać, dlaczego nikt nie powiedział czegoś Dawidowi? Myślę, że gdybyśmy byli w tym pałacu, też mielibyśmy problem, by powiedzieć chociaż jedno słowo na ten temat. Ponieważ Dawid był królem. A jako król uważano, że może robić to, co mu się podoba. I może pomyślimy sobie, że to się działo tylko tak w starożytności, ale takie nastawienie do władzy jest nawet dzisiaj.
6 kwietnia 1977 rok dziennikarz David Frost prowadził wywiad z eks-prezydentem USA Richardem Nixonem. Były 3 wywiady przez 3 wieczory, ale jedną część wszyscy zapamiętali. Było to wtedy, gdy Frost zapytał prezydenta, czy prezydent może zrobić coś niezgodnego z prawem? Włamanie, fałszerstwo, nawet morderstwo? Nixon odpowiedział wtedy, gdy robi to prezydent, to jest to zgodne z prawem. I widać, że król Dawid przez jakiś czas podzielał ten punkt widzenia. Gdy robi to prezydent, to jest to zgodne z prawem. Król Dawid miał w tym momencie ogromny taki martwy punkt, tę plamkę ślepą, jeśli chodzi o jego własne zachowanie. I tu mamy problem. Nikt w pałacu nie może mu za bardzo tego powiedzieć. Szczęśliwie się ożenił z Betrzebą, nie urodziło się jeszcze dziecko, ale wszystko idzie dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem Dawida. W tym momencie Bóg jednak chce, żeby Dawid zrozumiał swój martwy punkt. I posyła proroka Natana. I znowu wiadomo, że Natan nie może tak po prostu przyjść do Dawida, powiedzieć mu, co zrobił, jak strasznie zgrzeszył, bo to by nic nie dało. Najwyżej by pozbawiło życia jeszcze tego proroka. W końcu jak Nixon mówił, gdy robi to prezydent, to jest to zgodne z prawem. Więc Natan opowiedział pewną historię o bogatym człowieku i biednym człowieku i o tym, jak ten biedny miał jedną małą owieczkę, a ten bogaty zabrał tę owieczkę, chociaż sam miał wiele swoich owiec, tę, którą ten biedak tak doglądał, którą tak kochał i przyrządził z niej ucztę dla swojego gościa. No i to Dawidem wstrząsnęło. W takim sprawiedliwym gniewie potępił tego bogacza za zabranie tej owieczki. Mówi, ten człowiek jest godny śmierci. A prorok wskazał palcem na niego i powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. No i to spadło na pewno jak grom z nieba. Tak jakby cała zasłona, tak misternie wykonana, wszystko spadło. I ta sprawa przestała już być tym martwym punktem. Stała się tym, czym faktycznie była. Ta ślepota minęła i królowi nie spodobało się to, co zobaczył. Jak sam stwierdził, zgrzeszyłem Panu. Znamy historię później pięknej pokuty Dawida, ale tym razem nie w tym rzecz. W psalmie 19 Dawid napisał, kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie, Boże, od tych, które są skryte przede mną. Myślę, że Dawid nie prosi Boga o oczyszczenie z tego, o czym nigdy nie będzie wiedział. Tylko jeśli Bóg pokaże nam te skryte błędy, to możemy coś z nimi zrobić. Wtedy nastąpi boskie oczyszczenie. Można powiedzieć przez 3 rzeczy. Przez pokutę, przez krew Pana Jezusa i przez Słowo Boże. Ale musimy wiedzieć o tym. Tutaj może pojawić się takie pytanie, czy to ma aż takie znaczenie? Czy to jest aż takie ważne, jeśli nic nie zrobię z kilkoma wadami? Zwłaszcza jeśli to nie są takie wielkie wady, wielkie grzechy, jak w przypadku Dawida. Może to nie jest taki problem, bo można powiedzieć, przecież wszyscy mają swoje grzechy i grzeszki. Ale zadajmy sobie inne pytanie. Czy uważam, że inni nie powinni nic zrobić z ich wadami i grzechami, zwłaszcza z tymi wadami, które dla mnie są tak widoczne, bo na pewno widzimy wady innych braci i sióstr. Więc tak, to ma znaczenie, bo jeśli nic nie zrobię, to zostanę ślepy na swoje winy i nigdy nie będę mógł się zmienić. Nigdy. A jeśli nigdy się nie zmienię, to nigdy nie stanę się doskonały. Nie będę miał życia wiecznego. Dlatego to jest takie ważne. Oczywiście niewidomi ludzie mogą wiele zrobić, ale z drugiej strony nie mogą tyle zrobić, co osoby widzące. Ci, którzy mają tak duchowo takie duże, martwe punkty,
są jak ci, którzy fizycznie są ślepi. A tak naprawdę ta sytuacja jest dużo, dużo gorsza. Bo fizycznie ślepi będą uzdrowieni w Królestwie, będą widzieć. Ale taka choroba duchowa może zaważyć nawet na życiu wiecznym. A na pewno na zwycięstwie przegranej w poświęceniu. Wiele dużych firm wymaga od swoich kierowników, żeby co roku robili taką ocenę pracy każdego pracownika w ich zespole. To pomaga pracodawcy widzieć, jak pracuje dana osoba w oczach innych. Czy były jakieś sukcesy, jakieś porażki? Ci kierownicy pytają najczęściej innych pracowników w takiej anonimowej ankiecie albo takiej, której dany pracownik nie widzi. Pewnie niewielu chciałoby to powiedzieć w twarz, ale już w takiej ankiecie wiele osób ma sporo do powiedzenia. No niestety, ale wśród braci też się tak zdarza, że to, czego nie usłyszymy o sobie w twarz, to możemy czasem przypadkiem usłyszeć, jak inni mówią między sobą o nas. Ale może czasami dobrze by było usłyszeć coś takiego. Pytanie właśnie, czego złego byśmy się o sobie dowiedzieli, gdyby taka anonimowa ankieta była. Nie wiemy nic o tej osobie, która stoi na środku tego koła na obrazku, ale przypuśćmy, że to my tam stoimy. Zarzuty mogą być bardzo różne, ale tutaj parę takich przykładów. Zawsze mi przerywasz, nie mogę skończyć mojej myśli. Chcesz, żeby wszystko było zrobione po twojemu. Kiedy ty zrobisz błąd, mówisz, że to nie twoja wina. Zazdrościsz innym sukcesu. Zachowujesz się, jakbyś był ostatecznym autorytetem w sprawie prawdy. I może nie mamy z tym problemu, z żadną z tych rzeczy. Ale co, gdyby tutaj była lista naszych prawdziwych wad, naszych grzechów? No oczywiście nikt nie chciałby powiedzieć żadnej z tych rzeczy nam. Bo nikt nie chce nas stracić jako przyjaciela, jako brata albo siostrę w Panu. Ludzie wokół nas, zwłaszcza ci nasi bliscy, kochają nas. Ale oni nas kochają pomimo naszych wad. Z drugiej strony oni nie kochają nas za nasze wady. Jeśli więc chcemy się zmienić, musimy spojrzeć w lustro, bo tylko tak dowiemy się, nad czym pracować. My bardzo wyraźnie widzimy czasem te wady u innych. Łatwo możemy słuchać nawet pewnych wykładów i zwizualizować sobie, o kim to jest. Ale właśnie to jest za proste i to nie jest zadanie chrześcijanina. Chrześcijanin musi spojrzeć w te myśli jak w lustro i zobaczyć tam siebie. Tym lustrem jest przede wszystkim Biblia, jako Słowo Boże. To jest ta maść, która może nam otworzyć oczy. Tam jest tak naprawdę wszystko o tym, jacy mamy być i jacy nie powinniśmy być. Wystarczy się w tym przeglądać. Jeśli chcemy taką samoocenę sobie zrobić, to na początek może spójrzmy na jedną rzecz, nad którą powinniśmy popracować. Co to może być? Może niech każdy sam lub sama sobie najpierw chwilę pomyśli, a za moment podamy kilka przykładów. Pewne jest to, że każdy znajdzie taką cechę u siebie. Może nie od razu, ale każdy ją znajdzie. Czasami to może być gniew. Czy byśmy chcieli, żeby inni byli spokojni i łagodni? A czy sami nieraz tracimy nerwy, wpadamy w gniew? Według przypowieści Salomona, rozdział 27, werset 4, okrutna jest zapalczywość, niepohamowany jest gniew. Więc jeśli zdajemy sobie sprawę, że nasz gniew jest czasem nadmierny, bo gniew może być też sprawiedliwy, on może
być gniewem z powodu niesprawiedliwości, na grzech, na tę niesprawiedliwość. Ale jeżeli nasz gniew jest nadmierny, jeśli on uderza nie w grzech, ale w grzeszników, jeżeli jest niepohamowany, to musimy zacząć coś z tym w sobie robić. To nie musi być nasz problem. Może ktoś być bardzo spokojnym człowiekiem, takim z natury, że po prostu on się nie gniewa. Ale może coś takiego jak stronniczość. Czy tak nie jest czasami, że jesteśmy trochę podobni jednak do faryzeuszy? Że traktujemy jednych jak braci pierwszej kategorii, innych jak braci drugiej kategorii, a jeszcze innych to może w ogóle nie jak braci. Oczywiście mam nadzieję, że jest dużo lepiej, ale zwróćmy uwagę bardziej na taką postawę, która jest w Biblii potępiana. Święty Paweł w liście do Tymoteusza, pierwszy do Tymoteusza, rozdział 5, werset 21, napisał: Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Nie szukajmy w takiej sytuacji, jeśli zdajemy sobie sprawę, że zdarza nam się stronniczość, nie szukajmy takich wymówek, nie szukajmy jakby powodów tego, ale zacznijmy coś z tym robić sobie. Może takim problemem być zazdrość. Jest o tym fragment w Księdze Ioba, rozdział 5, werset 2. Ioba 5:2. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Hebrajskie słowo oddane jako zawiść tak samo można przetłumaczyć jako zazdrość. Co jest kolejnym krokiem po zazdrości? Trzeba by ją jakoś zaspokoić. Można powiedzieć, jeśli jesteś królem, zachowujesz się jak król. Dawid miał taką możliwość i po prostu zabrał żonę Uriasza, bo spodobała mu się. Zazdrościł mu takiej kobiety. Achab zabił Nabota i przejął jego winnicę. Podobały mu się. Ale jeśli nie jesteśmy tak mocni, nie mamy takiej siły, no to musimy zrobić coś innego, jeśli pielęgnujemy tę zazdrość. Często to się objawia w obmowie. Złe mówienie o drugich. Więc jeśli mamy w sobie takie uczucie zazdrości, to możemy sprawdzić, czy mówimy coś złego na przykład o drugich. Jeśli mamy takie uczucie, starajmy się je usuwać. Już miałem gotową tę prezentację, kiedy znalazłem ten obrazek, ale postanowiłem go jeszcze dodać. Tłumaczenie tego napisu u góry, tego obrazka: Jestem tak zdyscyplinowany na mojej duchowej ścieżce, że żaden grzech nie może mnie złapać. I podpis na tym drugim obrazku ze strzałą: pycha. No i to jak w tej przypowieści, rozdział 29, werset 23, przypowieści Salomona 29-23. Pycha sprawia, że człowiek upada bardzo nisko. I tutaj, jeśli widzimy w sobie trochę pychy, a myślę, że trochę tej pychy to prawie każdy posiada, to jest to ostatni dzwonek, żeby się obudzić, bo jeśli przestaniemy widzieć, to już może być za późno, bo możemy już nigdy tej wady nie zobaczyć w sobie. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, rozdział 4, od wersetu 22. Myślę, że w równoległych cytatach, w mannie on dzisiaj jest, chociaż nie patrzyłem, ale wydaje się bardzo podobny do tekstu manny. Efezjan, rozdział 4, werset 22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeskakujemy do wersetów 31 i 32, nadal Efezjan, rozdział 4. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz ze wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy,
i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Mamy teraz zapisane na slajdzie słowa naszego Pana. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety 37 i 38. To jest taki poziom, do którego mamy dążyć. Najlepszy wzór dla naszego życia. Nie sądźcie, abyście nie byli, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. A będzie wam odpuszczono. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Nasz Pan daje nam najlepsze rady. I jak bardzo byśmy byli pomocni dla drugich, wybaczający sobie, kochający, gdybyśmy to, ten krótki fragment zawsze mieli na uwadze. Będziemy sądzeni takim sądem, jakim sami sądzimy. Będziemy tyle otrzymywać, ile sami pragniemy dać. Wiele osób ma wątpliwości, czy na pewno. No właśnie, bo niekoniecznie dzisiaj się to stanie. Niekoniecznie w tym życiu. Ale na pewno sprawiedliwie to osądzi i nagrodzi wszystkich nasz Pan w Królestwie. Dlatego to jest tak ważne, bo sprawy Królestwa są ważniejsze, one są wieczne. To nie jest tak bardzo ważne, jak dzisiaj będą inni na nas patrzeć i osądzać i czy nam dadzą tyle, ile my im dajemy, ale jak to wszystko widzi nasz Pan, nasz Król. Jeśli chcemy coś zmienić w sobie, to jest kilka rzeczy, które można zrobić już dziś, żeby ta zmiana się zaczęła. Pierwsze, to z tego psalmu 19. Módlmy się o takie doświadczenia, które nam otworzą oczy. Bo tylko wtedy dowiemy się, nad czym mamy pracować. Jeśli naprawdę chcemy stawać się lepsi, to Bóg na pewno nam pomoże. To jest wielkie pocieszenie. Bo Bóg jest zawsze z tymi, którzy pragną się zmieniać na lepsze. Po drugie, patrzmy na siebie, nie na innych ludzi i nie szukajmy usprawiedliwienia dla swoich zachowań. Nie mówmy tak, tutaj nikt tak nie powie, ale urodziłem się pod znakiem wodnika i wszyscy z tego znaku tacy są. Na przykład. Ludzie czasami tak mówią. Nie mówmy też, już tyle w życiu przeżyłem, gdybyście wy przeżyli to, co ja, to byście zrozumieli, czemu taki jestem. Oczywiście, ale to jest robienie wymówek. Tak myślą ludzie, którzy nie pragną się już zmienić. Co jeszcze można zrobić? Starajmy się słuchać i nie gniewać na to, co inni o nas mówią. To jest trudne, bo nie musimy się z nimi zgadzać. Ale możemy podziękować za wyrażenie swojego zdania i na spokojnie to przemyśleć. Wyobraźmy sobie, jak w ogóle inaczej będzie to wyglądało, kiedy ktoś do nas przyjdzie, powie nam coś, co nawet nas obraża jakoś, a my powiemy, dziękuję, że mi to powiedziałeś, przemyślę to. To łagodzi sytuację, jakby cała ta broń na nas wypada z rąk. A jeszcze niesamowite jest to, że my naprawdę możemy przemyśleć to, co ktoś powiedział. Bo może w 100% ta osoba nie ma racji, ale może ma rację w 10%. A to już jest dużo, bo będziemy wiedzieli, nad czym pracować. Tak naprawdę to dobrze, że ktoś nam coś powie. Po czwarte, wybierzmy sobie jedną rzecz, nad którą będziemy pracować. Ewentualnie 2-3 rzeczy, tak bym powiedział. Nie mówmy tak, że muszę nad tyloma rzeczami w sobie pracować, po prostu nie wiem, gdzie zacząć i tak już nie dam rady, już taki umrę i na tym koniec. Bo tak dużo mam wad. Bóg nie każe nam pracować nad setkami wad w jednym momencie. Jeżeli weźmiemy coś, zaczniemy pracować nad cierpliwością na przykład, aby ją wzmocnić, to
patrzmy na tę cechę, jak ona się rozwija, czy my naprawdę zyskujemy coś. Nawet jeśli nie, to próbujmy dalej i przy okazji wiele rzeczy będziemy innych wypracowywać. Na początek te dwie, trzy rzeczy, które zobaczymy nowe w sobie do zmiany, to już zupełnie wystarczy. I trzeba po prostu iść w tym kierunku. Może ktoś nam powie, tak, widzę, że już jakiś się cierpliwszy zrobiłeś. No i to bardzo dobrze. Możemy wtedy drugą cechę brać, z którą będziemy się zmagać. To są zmagania życiowe. One brzmią tak łatwo, tak przyjemnie, ale w życiu nie jest już tak zawsze łatwo. Więc jednego nie róbmy. Napisał to Michael Josephson. Jakże przygnębiające byłoby uwierzyć, że nie możemy zdecydować, by być lepszymi, bardziej uczciwymi, pełnymi szacunku, odpowiedzialnymi i troskliwymi. To byłoby przygnębiające, więc nie wierzmy w to. Nie wierzmy w to, że nie możemy się stać lepsi. To jest myśl szatana wobec nas. Że ty już taki zostaniesz, już nie warto, żebyś szedł, żebyś się spinał dalej. Już tyle razy spadłeś, że lepiej tu sobie siedź, a te szczyty zostaw dla innych. Zobaczenie pewnych swoich wad może prowadzić do smutku. To może nas przygnębić, może się zdarzyć też zniechęcenie, ale ważne jest nie tracić tej wiary, że Bóg zawsze będzie po stronie tych, którzy starają się być lepsi, którzy starają się być bardziej podobni do Jezusa. Bóg pragnie naszych starań, to słyszeliśmy w dzisiejszej mannie. Resztę zapewnił nasz Pan. Nasz Pan zapewnił wszystko przez swoją wielką ofiarę, a od nas wymaga tak naprawdę takich starań, jak ta mróweczka, tak, z tego zdjęcia. Po prostu musimy się starać, iść naprzód, starać się zobaczyć swoje braki, pracować nad tym, żeby się ich pozbyć, nie tracić nadziei, nie tracić wiary, no i nie tracić miłości jedni do drugich, gdy widzimy w sobie nawzajem pewne braki i słabości, bo wszyscy je mamy, wszyscy jeszcze jakiś czas będziemy je mieli. Nasz Pan mówi do Kościoła w Laodycei poprzez apostoła Jana, Księga Objawienia, rozdział 3, wersety 18 i później 22. Radzę ci, abyś nabył u mnie maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. I my także, bracia i siostry, zróbmy wszystko, żebyśmy mogli widzieć. Używajmy tej maści ze Słowa Bożego. Pamiętajmy o tych trzech rzeczach. Pokuta, krew naszego Pana i Słowo Boże. I zobaczymy. Zobaczmy zwłaszcza to, co nam umyka z pola widzenia, bo to jest bardzo niebezpieczne, tak jak niebezpieczny jest martwy punkt. Mam nadzieję, że będzie to dla nas błogosławieństwem. Dziękuję za uwagę.